Oby to był również najlepszy skok Andrzeja Stękały. Dzisiaj 127,5 metra podczas skoku treningowego. 106, tylko 106 w kwalifikacjach, 48 miejsce. Reprezentant Polski w powietrzu. No nie. Niska trajektoria, nisko nad zeskokiem, warunki 0,2 metra na sekundę wiatru pod narty. Tylko będzie odjętych 2,8 punktu dla Andrzeja Stękały. Reprezentant Polski po raz drugi startuje w konkursie na Millenkop w Szance. W 2016 roku był tutaj 28, punktował. No a w tej chwili przegrywa i z Żigą Jelarem, i z Ilmirem Hazettinowem. Ale zanim on, paru innych skoczków, wśród nich Aleksander Zniszczo, pora na drugiego z biało-czerwonych. 126 w serii próbnej, 116 i 44 miejsce w kwalifikacjach. Olek, jak najdalej teraz. I to jest niezły skok Aleksandra Zniszczoła. Może... Czwarty weekend Pucharu Świata z Aleksandrem Zniszczołem z rzędu. No szuka, czeka na punkty. Teraz 123 metry. Wiało niezbyt mocno. 0,4 metra na sekundę pod narty. 4,8 punktu będzie miał odjęte z tego względu. No i będziemy musieli poczekać, aby przekonać się, czy awansuje do drugiej serii. Na razie Żiga Jelar prowadzi 135 metrów. Na drugim miejscu Aleksander Zniszczoł. 23 punkty za Żigą Jelarem. Żiga Jelar prowadzi, Andrzej Semenicz drugi, Aleksander Zniszczoł na miejscu trzecim i Klemens Murańka, trzeci z naszych reprezentantów. 123,5 metra dzisiaj w kwalifikacjach, 35 miejsce. Także gdyby troszeczkę zabrakło tego zęba, tej agresji, tej sportowej takiej złości w skoku Klemensa Murańki. To on był autorem tego, że możemy wystawić 7 skoczków w zawodach Pucharu Świata. On bardzo dobrą postawą w zawodach Pucharu Kontynentalnego spowodował, że ta nasza kwota ekonomiczna się zwiększyła. Skoro biało-czerwonych mowa, Kuba! 132,5 dzisiaj podczas serii treningowej. 127 i 19 miejsce w kwalifikacjach. Jest wiatr pod narty, około 0,6 metra na sekundę. Jeszcze powalczyć o tę odległość. I jest dobry skok reprezentanta Polski. Tak, brawo Jakub Wolny. On potrzebował takiego skoku. Ostatnie tygodnie zupełnie nieudane. Ale wydaje się, że tutaj w Willingen na dużym obiekcie radzi sobie naprawdę dobrze. 135,5 metra. Odjętych 0,6 punktu od wszystkich sędziów po 18. No to jest 135,5 metra, to jest druga odległość na razie. Dalej tylko pół metra Andrzej Semenicz, przy czym Andrzej miał odjęte 8,3 punktu. Kuba ma odjęte 6,6 punktu. Identyczne noty za styl po 54 punkty, co oznacza, że wyprzedza obu Słoweńców Kuba Wolny i on w tej chwili jest liderem. Brawo! Piotrek dwukrotnie stawał na podium zawodów na Willingen, dwukrotnie był trzeci w 2018, w 2019 roku. Dzisiaj 128 podczas treningu, 124 i 23 miejsce w kwalifikacjach. No ale to jest ten najważniejszy skok. Wiatr pod narty, około 0,3 metra na sekundę. No i to nie jest najlepszy skok Piotrka Żuły. Widzieliśmy, pokonał tą niebieską linię oznaczającą kwalifikację do drugiej serii, ale 124 metry. Liczyliśmy na zdecydowanie więcej, bo przecież ta forma Piotra Żyły, szczególnie po turnieju czterech skoczni, była naprawdę bardzo dobra. 124 metry, odjęte 4,3 punktu. Słabe noty od sędziów, bo po 17 punktów dostaje Piotrek. I to jest 24 miejsce i obawiam się, że nie będziemy oglądać Piotrka w serii finałowej. Powiem, naprawdę daleko spadł w klasyfikacji. I pozostało nam już tylko 5 skoczków, a wśród nich 2 Polaków. Kamil Stoch trzykrotnie wygrywał na Millenkop w Szance, ale teraz ponad 140-metrowa odległość wymagana przed Kamilem. A on jest oczywiście w stanie to zrobić i poszybować daleko i skacze pięknie. Brawo Kamil! O takie skoki prosimy, na takie skoki czekamy. To jest jego skocznia, podkreślaliśmy to już dzisiaj kilka razy, a teraz 139,5 metra. On tu potrafi skakać nisko nad zeskokokiem, sunie, no i teraz mamy bardzo daleki skok. Będzie miał odjętych 5,1 punktu, ale noty za styl najwyższe do tej pory z wszystkich. 4,19, jedna nota 18,5-punktowa. No nie ma mocnych. Kamil na którym? Na pierwszym miejscu. Stefan Laje to 128,2, a Kamil Stoch 129,8 punktu przed Stefanem Laje, a więc mamy lidera. Jest na pierwszym miejscu w tej chwili Kamil Stoch. Kuba Wolny na miejscu siódmym, a do końca pierwszej serii czterech skoczków. Dawid Kubacki. Pamiętamy 6. miejsce w Sapporo w drugim konkursie. Tam zakończyła się ta wspaniała seria
tych 10 miejsc na podium Dawida Kubackiego. Dzisiaj Dawid 121,5 metra w serii treningowej, 125,5 i 17 miejsce w kwalifikacjach. My wiemy, że Dawid potrafi postawić taką zasłonę dymną, zablefować, by potem otworzyć się podczas skoku konkursowego. No i około 100, myślę, taka 36-7-metrowa odległość. Troszkę zabrakło, liczyliśmy pewnie na nieco więcej, ale 135 metrów to jest wciąż naprawdę dobry skok. Będzie miał zabranych 5,1 punktu ze względu na wiatr. Będzie dość wysoko, choć no, nie była to taka bomba. Będzie tak, noty od sędziów po 18 punktów dla Dawida Kubackiego, ale 135 metrów daje mu w tej chwili miejsce w czołowej dziesiątce, a konkretnie jest siódmy, tuż przed Jakubem Wolnym, ze stratą 11,1 punktu do prowadzącego Kamila Stocha. Pierwszy konkurs dla Kuby Wolnego, w którym on zdobywa punkty Pucharu Świata od Klingenthal. To jeszcze przed Engenbergiem, przed Bożym Narodzeniem. Wtedy 28 miejsce Kuby Wolnego, a w tym sezonie najlepszy start to 16 miejsce w Niżnym Tagile. Kuba, 10 miejsce. Teraz trzeba powalczyć, wyciągnąć tę odległość i znowu tak by zgasło w końcówce. Tak, czegoś zabrakło w końcówce, ale wydaje się, że to i tak będą dobre zawody dla Jakuba Wolnego. Mówiliśmy o tym, że do tej pory 16 miejsce to najlepszy start w karierze Kuby Wolnego w zawodach na Milen Kopczance. Teraz 126,5 metra, dodane 0,6 punktu. I które to da miejsce Kubie? 14 aktualnie. Na 14 miejscu reprezentant Polski za Robinem Pedersenem, a przed Piusem Paszkę. No a Kamil, trzeba się przygotować do czekającego zadania. Kamil, ściskamy kciuki, życzymy przede wszystkim dobrych warunków, no i tej walki o 70. podium w karierze. Który to już raz Kamil Stoch, liderem po pierwszej serii. On doskonale zna takie sytuacje, wielkie doświadczenie i oby dzisiaj zaprocentowało. A to już Dawid Kubacki. Dawid, 4 wygrane konkursy zawodów Pucharu Świata, w tym sezonie 3, 2 razy Neustadt, Bischofshofen, w tym sezonie 10 razy na podium, ta wspaniała seria, teraz 134 metry. Jak daleko będzie w stanie Dawid skoczyć w tej próbie i skacze blisko, skacze słabo. Jakby nie potrafił dopasować się do tej skoczni. W zeszłym roku skakało mu się tu bardzo dobrze, a tutaj te skoki gasną gdzieś w okolicach punktu K, tym razem 129,5 metra. Dodane 2,1 punktu, no to od sędziów 3 arbitrów oceniło ten skok na 17,5, 2 na 18. Tak jakby faktycznie od początku nie potrafił się spasować z Milen Kopczance Dawid Kubacki, jakby jego technika, jego sposób latania nie odpowiadał profilowi tej skoczni. Jak gdyby tutaj no coś nie zaiskrzyło. W tej chwili Dawid Kubacki na 7 miejscu. Kamil! Wszystko w twojej głowie, wszystko w twoich nogach w tej chwili. 146 metrów trzeba skoczyć. Umiejętność prawdziwego mistrza, by powalczyć, ale zabrakło odległości. Zabrakło troszeczkę tego, myślę, sportowego szczęścia również. A Stefan Laje przyjmuje gratulacje i świętuje swoją pierwszą wygraną w karierze. 137,5 metra Kamila Stocha w finale. To dalej jest naprawdę dobry skok. No zabraknie, żeby pokonać Stefana Laje, ale przecież będziemy mieli chyba znów powody do radości. Odjęte 3,4 punktu dla Kamila. 4 noty 18,5-punktowe, 1 19. No ta 19 nie będzie brana pod uwagę. On musiał skoczyć naprawdę daleko Kamil Stoch. Kamil Stoch na którym? Na 3 miejscu, a więc jest to 70. podium w karierze Kamila Stocha. Wyrwał sobie to podium, walczył do samego końca. I Kamil Stoch 11,8 punktu za Stefanem Laje, ale o 1,1 wyprzedził Stefana Krafta. Brawa dla Kamila Stocha, brawa dla Stefana Laje. Mariusz Lindwig na drugim miejscu. Jakżeż ułożyło się nam to podium w dzisiejszym konkursie.